dlaczego we wtorek wydarzy się Droga Krzyżowa, która zwykle odbywa się w piątek? Z prostego względu, że do naszego miasta, do Lubina, przybyły symbole Światowych Dni Młodych, które ofiarował młodym ludziom święty Jan Paweł II. To było w 1994 roku, 1984, na zakończenie roku jubileuszowego. Przekazał ten krzyż młodym ludziom, aby ponieśli go na wszystkie strony świata. I rzeczywiście to pragnienie i marzenie papieża, aby młodzi ponieśli krzyż, ziściło się. Bowiem i krzyż, i ikona przez te wszystkie lata odwiedzają wszystkie zakątki świata. Praktycznie były na wszystkich kontynentach. Co ciekawe, ten krzyż niesiony jest i do szpitali, do więzień, do ONZ-u, do siedziby ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych. W momentach, kiedy wydarzyły się największe tragedie w Stanach Zjednoczonych po ataku terrorystycznym 11 września, to właśnie krzyż wraz z ludźmi młodymi towarzyszył tym ludziom. Krzyż zawsze peregrynuje, czy pielgrzymuje po danej diecezji, czy po danej państwie, gdzie zostały ogłoszone Światowe Dni Młodych. Dlatego, wiedząc, że Światowe Dni Młodych odbędą się w naszej ojczyźnie od 25 do 31 lipca, ten krzyż przybywa do nas. Peregrynuje już, to znaczy u nas generalnie, w naszej diecezji legnickiej, kończy, niejako prawie kończy swoją peregrynację, bo zbliża się do momentu, kiedy przybędzie do Krakowa, tak jak już powiedziałem. To on był u nas, jest u nas po raz pierwszy? W Lubinie bezsprzecznie jest pierwszy raz i dlatego, odpowiadając na pani pytanie, które było dosyć dawno już zadane, może niektórzy, którzy będą słuchali tej wypowiedzi, zapomnieli. Natomiast właśnie z tego względu po raz pierwszy w ogóle będzie odprawiana Droga Krzyżowa w naszym mieście nie w piątek, tak jak jest to zwyczajem Wielkiego Postu, ale będzie odprawiana właśnie we wtorek, dzisiaj o godzinie 16, wraz z symbolami Światowych Dni Młodzieży, czyli krzyżem i ikoną Matki Bożej. I nie w kościele, tylko na ulicach miasta. Czy zorganizowanie takiego wydarzenia było trudne i jak długo trwało? Powiem, że to jest też owoc współpracy wszystkich proboszczów naszego miasta, bo to właśnie ich inicjatywa sprawiła, że żeby modlić się przy krzyżu razem ze wszystkimi mieszkańcami Lubina. I dlatego we wszystkich parafiach naszego miasta powtarzano, zapraszano ludzi do wzięcia udziału w tej drodze krzyżowej. Przedsięwzięcie, tak jak każde, wymaga wielu przygotowań i wielu życzliwych ludzi. U nas w naszym mieście nie brakuje takiej życzliwości, zrozumienia. Bardzo dziękujemy tutaj za pomoc, szczególnie Solidarności. Nie wiem, czy można mówić o nazwiskach. Pan Nuciński Bogdan, który tutaj bardzo się włączył. Pan Krzysztof Tkaczyk, dyrektor ZG Lubin, który zaprosił nas również do kopalni, gdzie zresztą będziemy. Bardzo dziękujemy kibicom Zagłębia Lubin, którzy też włączyli się w organizowanie i pomoc w przeprowadzeniu Drogi Krzyżowej. Przede wszystkim młodzieży, bo to ona poniesie krzyż Światowych Dni Młodych w czasie Drogi Krzyżowej. Będzie również orkiestra górnicza, będą poczty sztandarowe, będą górnicy, którzy tutaj wezmą udział w tej Drodze Krzyżowej. I oczywiście duchowieństwo. Ale trzeba pamiętać, że najważniejsza jest cały czas młodzież, bo to właśnie oni według tej idei głównej papieża mają ponieść ten krzyż w świat.
teraz tak wracając do krzyża, do jego cech, że tak powiem, technicznych, on jest duży, on jest ciężki, czy przez całą drogę krzyżową będą nieśli go cały czas ci sami młodzi ludzie, czy się będą zmieniać? Właśnie powiedziałem, że tutaj każda parafia, mamy 7 parafii w Lubinie, każda parafia będzie niosła krzyż na zmianę. Czyli 7 parafii, to każda parafia po 2 stacje drogi krzyżowej będzie przenosiła. To jest to też owoc takich rozmów z proboszczami, zastanawiania się, jak tą drogę krzyżową przeprowadzić. Dzisiaj na drodze krzyżowej będzie z nami biskup Marek Mędyk, który u nas w kurii biskupiej odpowiada, w diecezji odpowiada za młodzież. Dlatego też cieszymy się z jego obecności wśród nas. Cóż więcej? Czy za rok możemy liczyć na taką drogę krzyżową wyjątkową także? Kochana, jeśli chodzi o drogę krzyżową, na pewno będzie wyjątkowa. Na pewno będzie wyjątkowa, bo każda droga krzyżowa jest wyjątkowa, bo jest związana z męką Pana Jezusa, ale też z takim owocem miłości, że ukazuje, co to jest miłość, że to jest ofiara. Bo zawsze w miłości to jest najważniejsze. Nie, że szukam siebie, tylko szukam drugiego człowieka, któremu jestem w stanie pomóc. Będzie, mam nadzieję, będę się o to modlił, że będzie w przyszłym roku w piątek. Ze względu na to, że to jest właśnie ta szczególna okazja, która nas łączy, czyli Krzyż Światowy w Dniu Młodych. Natomiast w przyszłym roku, daj Boże, żebyśmy znowu wspólnie ze wszystkimi parafiami Lubina mieli jedną wspólną, dużą drogę krzyżową, którą będziemy przeżywać. I na zakończenie ostatnie pytanie. Dzisiaj krzyż zjedzie do kopalni. Tak, dzisiaj dzięki życzliwości pana dyrektora Krzysztofa Tkaczuka będziemy mogli zjechać do kopalni. To jest też bardzo, bardzo znamienite, bo dlaczego chcemy zjechać do kopalni? Ze względu na to, że pracuje tam bardzo dużo młodych ludzi, bardzo, którzy no, też są zabiegani. To jest dzisiejszy świat, to ciągła gonitwa. Oni chcąc utrzymać rodzinę, chcąc utrzymać swoje domy, no, myślą o pracy i to dużo pracują. Jedziemy dzisiaj do kopalni o godzinie 12 w nocy. Dlaczego? Dlatego, że o godzinie 1 kończy się trzecia zmiana i wielu z tych ludzi będzie wychodziło akurat z pracy. Będą przechodzili koło Krzyża Światowych Dni Młodych, który będzie no, pilnowany niejako, w cudzysłowie oczywiście, przez górników w strojach galowych. Natomiast część delegacji młodych zjedzie z ikoną Matki Bożej na dół, pod ziemię, żeby też pomodlić się tam za tych, którzy zginęli w kopalni. To jest bardzo niebezpieczna praca, bardzo ciężka, dlatego chcemy oddać też hołd tym ludziom i za nich się modlić, którzy zginęli. Zresztą ta praca górnicza jest bardzo specyficzna. Są różni ludzie, jedni są bardziej wierzący, drudzy mniej wierzący, ale to, co ich charakteryzuje, to, że zawsze podczas tego, jak zjeżdżają na dół, żegnają się tym starym powiedzeniem chrześcijańskim, szczęść Boże, żeby myśleć też o tym, żeby Bóg błogosławił, żeby nimi się opiekował, że wiedzą, że jest coś ważniejszego niż tylko moje możliwości, choć mówią, że KGHM ma najbardziej doskonały sprzęt, najlepszy na świecie. Mógłbym użyć tutaj wiele jeszcze przymiotników, to jednak sprzęt, no, czasami ta technika no, przegrywa z tym, co dzieje się później tam pod ziemią. Dlatego za nich chcemy się modlić, ale też oddawać Matce Bożej tych, którzy pracują co dnia, żeby mogli szczęśliwie powracać do swoich rodzin, żeby bezpiecznie też powracali. No, skąd w ogóle powstała inicjatywa zjazdu na podziemie i odwiedzenia kopalni? No stąd, że ta nasza ziemia lubińska jest związana właśnie z miedzią, z górnikami, z tymi ludźmi, którzy
tutaj przyjechali też z różnych stron świata, może świata nie, ale kraju na pewno. Też no, dużo przyjechało też z tych ziem odzyskanych, na ziemię odzyskane ze wschodu i dlatego no, tak to wygląda. Dziękuję za rozmowę.